Za nisko! Za bardzo po prawej! Jest! Nie siedź na dupie ze zmęczenia, tylko bierz się za szkło i pomóż swojemu partnerowi wykrywać cele. Kontrola najwyższą formą zaufania. Partner za wąt. Strzelam. Partner może ci wejść między nogi i wybieracie dwie różne dziury, dzięki czemu możecie szybciej strzelić na jednym nine-hole'u ten tor. Korzystajcie z tego. Rób 6 uderzeń i zmiana. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze jest ustalić sobie ilość uderzeń, jaką będziecie robić na młocie, dzięki czemu łatwiej będzie wam się po prostu zmieniać. Liczcie głośno te powtórzenia. Bierzcie z prawej w ruchu wszystko! Okay. Oprócz tego, że warto dzielić się celami, pamiętajcie o tym, że jeden z was decyduje. Niech najstarszy ping-pong w zespole decyduje, które cele bierze druga osoba i w jaki sposób je strzelać. Podnieś swojego kolegę nie tylko na duchu. Pomóż mu wejść na kontener lub tam, gdzie jest ciężko. W każdym ważnym związku dwóch ludzi ważne są stabilne podstawy. Dlatego wstrzymaj oddech nie tylko w momencie, kiedy partner strzela, ale także w trudnych chwilach. Zrób mu stabilną podstawę.